Kochani, ostatnio bardzo wiele słyszeliście ode mnie na temat mojej najnowszej książki Zawsze Radośni. Ta książka to nie ukrywam moje wielkie szczęście, ale tak naprawdę jest ona częścią większego projektu, który zrodził się w mojej głowie mniej więcej w lutym zeszłego roku. Wtedy to ja sam dostałem skrzydeł, ponownie wróciła do mnie ewangeliczna radość i poczułem się dłużnikiem Ducha Świętego. Chciałem i ja po prostu siać radość dookoła, by w ten sposób jakby zadośćczynić temu wszystkiemu, co mnie spotkało. Dobrego, co mnie spotkało. W ten sposób powoli dojrzewał we mnie ten projekt, który w wakacje zmaterializował się w postaci książki. Potem ta książka była edytowana. W międzyczasie tak zwanym trwało wiele różnych spotkań, między innymi dwie pielgrzymki, w czasie których realizowałem tą swoją nową misję uskrzydlania ludzi i dodawania im radości. Potem książka została opublikowana, właściwie w momencie, kiedy wybuchła wojna na wschodzie. Z jednej strony poczułem, jakby tytuł był zupełnie niestosowny, zawsze radośni, a tam tak dużo nieszczęścia. Tak, ale święty Paweł, którego słowa były dla mnie inspiracją do pisania tej książki, kiedy pisał do tesaloniczan, zawsze się radujcie, to on również pisał do ludzi, którym nie do śmiechu. Ale nie pisał po to, by okazali jakąś wysokowatą radość, głupawą jakąś inną, ale dlatego, że radość to jest znak rozpoznawczy chrześcijan. Radość wynika z relacji z naszym Panem. I oczywiście w sytuacjach tak dramatycznych jak za wschodnią granicą jest to trudne, ale i tak wydaje mi się, że książka ta w każdym dniu staje się coraz bardziej aktualna. Chyba no, jakby wyniki sprzedaży mówią same za siebie, bo zostało już sprzedane około 30% nakładu. Ale nie o tym chciałem mówić. Ta, ta książka tylko jest częścią projektu, o którym mówiłem. Projektu, który zrodził się w lutym zeszłego roku. Ten projekt osiągnie swoją kulminację w czasie pielgrzymki do Grecji. W czerwcu tego roku poprowadzę pielgrzymkę do Grecji, do tych właśnie wszystkich miast, które z radością się kojarzą na przykład. To więc list do Tesaloniczana, więc Saloniki, e, także Filipi, to list do Filipian, który jest spośród listów Pawłowych takim szczytem radości. I co ciekawe, Paweł, kiedy go pisze, również nie jest w sytuacji komfortowej, bo przebywa w więzieniu i ważą się jego losy: albo uniewinniony, albo zgładzony. Tak czy inaczej, Pawłowi bardzo zależy na tym, żeby nasza wiara, nasza relacja z Jezusem nie była podszyta strachem. Ktoś powie, teraz wyjeżdżać na pielgrzymki, no to chyba jakiś, jakaś niestosowność. Trzeba się chować w domu, bo tutaj wojna, bo tutaj niepewność i tak dalej. Dokładnie tego chciałby czerwony car. Nie sądzicie? Dokładnie tak chciałby zmienić nasze życie, żebyśmy przestali normalnie funkcjonować, marzyć, żebyśmy się zaczęli bać. Ja byłem 20 lat temu w Izraelu na studiach i pamiętam, jak Izraelczycy radzili sobie ze strachem. To było dla mnie zdumiewające, że żyłem wtedy w Jerozolimie, w mieście, w którym od czasu do czasu pojawiały się samobójcze zamachy. I w miejscach, które takie zamachy dotykały, no cóż, była trauma, tragedia, ale zaraz następnego dnia w tych miejscach normalnie wracało życie. Ja się temu bardzo dziwiłem i właściwie byłem nawet zgorszony, ale Izraelczycy powiedzieli mi wówczas, że gdyby oni te miejsca wyłączali z użytku, gdyby zrobili z tego jakieś miejsca pamięci czy coś takiego, to dokładnie zareagowaliby tak jak chcieli terroryści. Czyli dokładnie wpisaliby się w ten mechanizm strachu, który próbowali im narzucić zafundować terroryści. Nie dajmy sobie wcisnąć takiej propagandy. I nie przestawajmy żyć tak jak, jak możemy, jak lubimy, jak, jak chcemy. Dlatego właśnie z tym większą śmiałością chcę Was zaprosić na tą pielgrzymkę do Grecji, którą poprowadzę biblijnie, z wypiekami na twarzy. Chcę Wam opowiedzieć o świętym Pawle, o tym wszystkim, co Paweł przeżył w Grecji i jakie tam zostawił ślady, które po dzień dzisiejszy dla naszej wiary są bezcenne serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą, ofertą wyjazdu do Grecji w ramach pielgrzymki biblijnej. Oczywiście, że możecie tam sobie pojechać turystycznie, oczywiście, że możecie tam sobie pojechać nawet indywidualnie i dalej tak dalej. Ale jeżeli do Grecji chcemy jechać w, w innym celu niż tylko na wczasy, bo czasowy wątek też będzie oczywiście, będziemy się kąpać morze, w morzu i tak dalej, ale jeżeli chcemy coś więcej zobaczyć, zwiedzić, wywieźć stamtąd coś w sensie jakiegoś jakieś treści, które będą nas zasilać duchowo, to zapraszam na biblijną pielgrzymkę do Grecji. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.